W niedzielę, 14 kwietnia, w kawiarni Pod Dębami na terenie pola golfowego w Słubicach blisko 30 par z kilku województw walczyło w Grand Prix Lubuskiego Związku Brydża Sportowego Memoriale arcymistrza Zbyszka Halata. Mistrzostwa swoim patronatem objął oraz dofinansował m.in. starosta Leszek Bajon, który wręczał zawodnikom nagrody i puchary. Grand Prix Lubuskiego to jest 10-12 turniejów na terenie województwa lubuskiego. Organizatorzy zgłaszają się, poszczególne miasta próbują zrobić promocję brydża i zrobić taki turniej w swoim zakresie. Gramy po całym naszym województwie, które mimo wszystko, że nie jest za duże, ale jest bardzo rozciągnięte od Strzelec do Żagania i takich turniejów jest mniej więcej 10-12 w roku. W grudniu robimy finał dla tych wszystkich najlepszych z najlepszych. Gramy, spotykamy się w Pszczewie koło Międzyrzecza. Tam jest tak zwany finał województwa lubuskiego i tam grają już ci najlepsi z najlepszych. Tutaj w Słubicach jest po paru latach posuchy, bo Słubice ogólnym ośrodkiem, jeśli chodzi o brydża w lubuskim, jest dość mocnym, ale przez parę lat było to troszeczkę jakoś tak zaniechane. No Zbyszek, świętej pamięci, dzisiejszy patron naszego turnieju, to no wszyscy go lubili. To był taki zawodnik, którego nie dało się nie lubić. Oprócz tego, że nie dało się go nie lubić, to był bardzo dobrym brydżystą i gra z nim była samą przyjemnością. Oprócz tego, że zachowanie, to dodatkowo wyniki. Brydż sportowy, czyli inaczej brydż porównawczy, chodzi o to, że minimalizujemy szczęście przy rozdaniu kart. Po prostu wszyscy na sali gramy tymi samymi rozdaniami, przez co możemy sprawdzić umiejętności poszczególnych zawodników. Każdy stara się z taką samą kartą sprawdzić się, komu uda się wziąć najlepszy zapis. No, brydż ma dość długie tradycje, ponad stuletnie. Polacy w świecie są jedną z czołowych nacji. Mamy dość dużo tytułów, jeśli chodzi o mistrzostwa Europy, świata i jako, że brydż jest organizowany w różnych formułach, czyli mistrzostwa par, mistrzostwa mixtowe, mistrzostwa drużynowe i tutaj akurat Polacy są dość silną nacją na arenie międzynarodowej, choć w Polsce zrzeszonych brydżystów jest ponad 6 tysięcy, chociaż mówi się, że gra w brydża w domu w tak zwanej wersji kółkowej, czyli nie tej porównawczej, około miliona. No brydż przede wszystkim w Polsce stoi młodzieżą. W tych grupach wiekowych, czyli do 15, do 18, do 21 lat, Polacy są, można powiedzieć, hegemonami, jeśli chodzi o wyniki międzynarodowe. No potem już jest troszkę różnie, walczymy z Amerykanami, z Włochami, ale też jesteśmy od lat w czołówce. Oto zwycięzcy. Miejsce pierwsze Paweł Marczak i Krzysztof Hajkowski, miejsce drugie Damian Mazurek i Sebastian Rawlik i miejsce trzecie Bartosz Gajewski i Łukasz Wieczorek. Gratulujemy.